Hej, ja jestem Detrak i witam Was w piątkowym odcinku z Cities XL 2012. Zamkniemy te menu opcji, jest nam niepotrzebne. No i ogólnie to się zmieniło od poprzedniego odcinka. Tak naprawdę nic, może oprócz tego, że z dzielnicy mieszkaniowej do centrum poprowadziłem całkiem ładny most. Wydaje mi się, że jest on dość charakterystyczny i urozmaici troszeczkę tutaj ten nadrzeczny region w naszym mieście. Ogólnie dzisiaj nie będziemy już się bawić w żadne stawianie budynków i tego typu rzeczy. Bo będę chciał przenieść tutaj te pola gdzieś na pogranicze mapy, gdyż póki co ten teren jest mi bardzo potrzebny, gdyż właśnie głównie w tym miejscu nasze przyszłe miasto będzie się rozwijało. No i oczywiście tutaj. Więc wydaje mi się, że przeniosę te rejony rolnicze mniej więcej w to miejsce. I właśnie teraz zacznę to robić. Najpierw może tak. Przydałaby się jakaś droga, ale to połączymy chyba te pola z tą drogą tutaj. Nie będzie zbyt dużo osób tam dojeżdżało, więc nie będzie problemu też jakiegoś super wielkiego. No więc dobrze, musimy ich tam upchnąć jak najwięcej, aby usunąć te wszystkie uprawy stąd bez większej straty w finansach. Okej. Najpierw może ustawimy te pola nad rzeką, a później zajmiemy się tymi dalszymi. Mam nadzieję ogólnie, że w tym miejscu, w którym teraz znajdują się za duże. W tym miejscu, w którym teraz znajdują się pola, uda mi się wbudować naprawdę jakąś fajną dzielnicę. No i też muszę się śpieszyć, szczerze mówiąc, gdyż już niebawem SimCity. No i wiecie, co to będzie, gdy będzie SimCity. Jestem naprawdę dużym fanem, więc będę w to nieźle no-life'ił i porzucę tak myślę właśnie regularne nagrywanie Cities, gdy właśnie SimCity będzie miało swoją premierę. No ale póki co jeszcze do premiery SimCity trochę czasu i nadal prowadzę serię z tej gry i przez najbliższy miesiąc, tak miesiąc, to się nie zmieni, a więc jeszcze dobrych ile 10? Troszeczkę więcej odcinków przed wami. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Okej. Jakoś idzie. Szczerze mówiąc, jest naprawdę dużo miejsca, więc te pola się z pewnością na luziku zmieszczą. No i właśnie ogólnie, gdy seria z Cities by się skończyła, myślę, że będą też wtedy się pojawiały jakieś tam pojedyncze materiały z tej gry, ale będą one bardziej w formie takich materiałów randomowych, czyli raz tam, prawda, nagram coś, gdy będę miał wenę i to będzie tyle. No ale mam nadzieję jednak, że SimCity godnie zastąpi tą serię. A jeżeli nie, no to co? Powrócimy i z tą. Tak czy inaczej, jeszcze tutaj troszeczkę w tym miasteczku jest do zrobienia. Miasteczku, już prawie 600 tysięcy. Ogólnie moim celem, takim pierwszym, jest dojście do miliona mieszkańców. Takie rozważne dojście, bez uszczerbku w gospodarce. Wiadomo, że liczbę mieszkańców można bardzo łatwo zwiększyć, ale później, aby to wszystko odpowiednio ogarnąć, no to troszeczkę więcej trzeba doświadczenia i umiejętności zarządzania, których ja tak naprawdę nie mam zbyt wielkich. Saving, bardzo dobrze.
zapisały nam się postępy. Okej, już troszeczkę tych pól jest, bardzo, bardzo dobrze. Teraz jeszcze zaczniemy tutaj, w tym miejscu. Ogólnie nie wiem jeszcze, co zbuduję w tym miejscu, ale wydaje mi się, że będą to miejsca mieszkalne albo jakieś, jakiś też rejon przemysłowy w tym miejscu, gdyż również muszę rozwinąć w naszym mieście przemysł, gdyż jest go na tą chwilkę zbyt mało i niedługo może zdarzyć się coś takiego, że ta szala goryczy się przeleje i nagle zaczniemy powolutku bankrutować i będzie trzeba wtedy w tym momencie dość szybko tą liczbę ciężkiego przemysłu zwiększyć. Jezu, jak nudne to stawianie pól. Okej, tyle wystarczy? Kurczę, nie. Jeszcze trzeba troszeczkę dorobić. Dobra, postaram się robić to dość szybko. Nie będziemy przynudzać. Myślałem również też nad lekką przebudową tych tutaj właśnie starych uliczek i zagospodarowaniem mniej więcej połowy tego wzgórza, ale jeszcze nad tym będę musiał pomyśleć, gdyż, no cóż, chcę wykorzystać jak najwięcej miejsca na tej mapie, aby to miasto było zwarte i nie było zbyt wielkich przestrzeni, bo mimo wszystko, wiadomo, zalety miasta, ładnego miasta to dużo zieleni i tym podobne, ale jednak miasto to jest miasto i nie może być jakichś wielkich pustek. To po prostu źle wygląda. Nie jest realistyczne. Chociaż niektóre miasta na świecie niestety tak wyglądają. Okej, ile jeszcze tego? No jeszcze troszeczkę, aby przynajmniej powierzchniowo te pola były sobie równe. Silos. Również się przyda. Okej. Dobra, więc tutaj w tym miejscu już powoli zacznę te farmę usuwać. A nie, tylko jeszcze połączę te pola z siecią dróg, bo połączenia nie ma. Ogólnie coś czuję, że te pola się zakorkują nieźle, bo mogą się nawet takie polne drogi ostro w tej grze zakorkować, ale okej, już tam później coś ogarniemy. Ogarnę. Dobra, jakiś most tutaj. Dobra, w tym miejscu. Okej, i nasze pola są już połączone z całą siecią dróg i zaczniemy zarabiać. Tylko teraz pousuwajmy już większość z tej części miasta i wreszcie ten obszar zacznie się nam niebawem cywilizować, z czego jestem, z czego będę zadowolony, jeżeli uda mi się zrobić tą dzielnicę tak, jak planuję. I w sumie jeszcze z drugiej strony te pola dorobię. Nie będzie też dużego z tym problemu. Nawet fajnie to będzie z góry wyglądało. Taki dość zagospodarowany brzeg. Ogólnie bardzo ładna mapa mi się trafiła. Fajne jest też to miejsce, oto jezioro właśnie tutaj.
Na tych wyspach można zrobić też ciekawe rzeczy, na przykład postawić jakieś wysokie budynki. Jeszcze nad tym pomyślę, ale wydaje mi się, że to miejsce ma swój potencjał. Okej, jeszcze tylko sprawdźmy teraz. Czyli troszeczkę wody jeszcze brakuje w naszym mieście. No jak już mówiłem, też wytwórstwa i przemysłu ciężkiego też jest lekki niedobór, ale okej. Woda to jest jednak... Woda to jest jednak bardzo ważny czynnik. A więc postawimy, nie wiem, z 3 wieże. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. No jeszcze gdzieś tutaj w miejscu tych pól będzie ładnie wyglądać, pasować. No więc okej. Możemy jeszcze teraz troszeczkę zająć się sklepami. Zbudować troszeczkę sklepów, aby nasi mieszkańcy mieli co kupować. Ogólnie nie rozumiem, o co chodzi. Zawsze zapewniam przy tych osiedlach dużą ilość sklepów, a nasi mieszkańcy nadal potrafią marudzić, co jest dość wkurzające, że czasami aż się odechciewa grać. No ale sklepów nigdy za mało, zawsze przynoszą nam dochód, a więc można ich budować całkiem sporo. Najwyżej zbankrutują. W tym miejscu chyba również tych sklepów za dużo nie było, chyba tylko... Tak, troszeczkę jeszcze musi ich powstać. Dobra. Jeden tutaj, drugi jakiś większy w tym miejscu. No i już zaczynają być zadowoleni. Bardzo się cieszę. I jeszcze sklepik na rogu. Opsa. Idealnie. Wszyscy zadowoleni i szczęśliwi. Tutaj też jest nieciekawie. Mało tych sklepów. Okej. Jakieś większe też centrum handlowe, tylko że tutaj nawet ten kolor na ulicy się nie zazielenia, że tak powiem. Może chodzi o te najtańsze sklepy, może w nich tkwi jakiś tam problem. To znaczy, żeby ich właśnie budować więcej. Może to o to chodzi. No tak, troszeczkę się rozjaśniają te wskaźniki. Zaskoczony jestem, szczerze mówiąc, gdyż tutaj są Simowie dość bogaci jednak. Simowie. Wszystko wokół Simsów się kręci u mnie. Ojej. Dobra. Dobra, w miarę są zadowoleni. Jeszcze w tym miejscu, może tutaj przy tych przedmieściach można by było przy wjazdach jakieś sklepiki dać, a wtedy myślę, że byliby z tego powodu bardzo zadowoleni. No i okej. Co jeszcze? Jakiś jeszcze sklep? Oni są naprawdę wymagający. Co jak co, ale troszeczkę czasami wybrzydzają. Ale najważniejsze, że można ich łatwo udobruchać. No więc dobrze, pola są już w miarę ogarnięte. Sklepy też. I co jeszcze możemy zrobić? Szczerze mówiąc, waham się, czy by też tego Chinatown jeszcze bardziej nie zmniejszyć, gdyż ona tak troszeczkę tutaj wchodzi. Tutaj w te budynki, to znaczy jest troszeczkę za blisko ich, ale póki co nie będę go usuwał. Niech tutaj na razie będzie. Znaczy, chodzi mi szczególnie o ten pas budynków, nie tutaj te środkowe. Ale niech na razie
te budynki tutaj będą, podejmę decyzję w ich sprawie kiedy indziej. Ogólnie jeszcze tutaj jakiś budynek powinienem postawić, bo go przypadkiem jakiś czas temu usunąłem. Dobra, ten. Ogólnie nasze miasto naprawdę już zaczyna wyglądać całkiem przyzwoicie. Nawet nie przyzwoicie, pięknie. No i oczywiście chyba może w następnym odcinku zaczniemy już gospodarować tą naszą piękną przyszłą dzielnicę. Mam nadzieję, że nam się uda. A więc co, ja się już z wami żegnam, mam nadzieję, że nie usnęliście z nudów. W sumie to ja już usypiam, ale po prostu jestem zmęczony. Okej, nieważne. A więc standardowo, jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, chcecie mi coś doradzić, zasugerować, to śmiało piszcie komentarze pod tym filmikiem. To naprawdę mnie motywuje do dalszego nagrywania. Łapki w górę również mile widziane. No i jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmikach, to śmiało kliknijcie przycisk subskrybuj. Siema.